Plany są bardzo ambitne i powinny ucieszyć pacjentów Szpitala Powiatowego w Szanowie i pracowników. W efekcie ma się poprawić komfort leczenia pacjentów i pracy personelu. Pierwszy projekt wart 7 milionów złotych zakłada całkowitą przebudowę szpitalnego oddziału ratunkowego. Chodzi o to, by poprawić organizację pracy na tym oddziale. W tej chwili tak naprawdę to personel musi być obecny w trzech punktach, czyli w obszarze triażu, w obszarze zabiegowym i w obszarze obserwacyjnym. W późniejszym okresie te obszary będą jakby bliżej siebie, po to, żeby personel jednoczasowo mógł wsiąść i mieć pod nadzorem większą ilość pacjentów. Czyli to ma spowodować na przykład, nie wiem, szybszą obsługę pacjenta? Między innymi również, dlatego że również lekarze będą mieli możliwość jednoczasowego przyjęcia większej ilości pacjentów, a nie tak jak w tej chwili pojedynczo. Wniosek o dofinansowanie przebudowy tego oddziału już został złożony. Wyniki mają być w połowie roku i wówczas będzie można ogłaszać przetargi i ruszać z remontem. Zakres prac jest ogromny, ale jak zapewnia wicedyrektor szpitala, SOR nie zostanie zamknięty. SOR będzie funkcjonował, nawet nie ma możliwości, żeby funkcjonował w ograniczonym zakresie. To samo przeżywaliśmy, jak remontowaliśmy sale operacyjne. Będą musiały być takie zabezpieczenia zastosowane, żeby pacjenci tego nie odczuli. Ponadto w ramach innego naboru szpital chce złożyć projekt na poważny remont oddziału pediatrycznego oraz ginekologiczno-położniczego. Wniosek przeszedł już pozytywną pierwszą ocenę. W ramach tzw. subregionów nasz projekt przeszedł do kolejnego etapu. To znaczy, że został pozytywnie zatwierdzony przez właśnie to forum subregionalne. No i w tej chwili przygotowujemy projekt, który będziemy składać, tak jak powiedziałem, do 5 maja. Ma być złożony w Urzędzie Marszałkowskim. No i wtedy będziemy czekali na ocenę. Ta ocena może potrwać około 160 dni, więc tak naprawdę wyniki tego naboru będą dopiero po wakacjach. Jest o co walczyć, bo wartość tego projektu szacowana jest na 14 milionów złotych, a jest szansa na dofinansowanie w wysokości około 11 milionów. Dzięki tym środkom oddział położniczo-ginekologiczny ma stać się w pełni nowoczesnym i przyjaznym dla pacjentek miejscem. Ma się stać wizytówką i taką perełką w rejonie. Chcielibyśmy stworzyć tutaj ośrodek dla pacjentek rodzących, pacjentek leczonych w naszym oddziale ginekologii i położnictwa. Zakres planowanych prac obejmuje cały blok porodowy wraz ze stworzeniem tam sali operacyjnej do cięć cesarskich. To ma być gruntowna przebudowa oddziału. Mamy stworzyć przede wszystkim warunki intymne dla pacjentek, bo tutaj w położnictwie na tym to polega, że pacjentka, jest to dla niej szczególny moment w życiu, kiedy przychodzi nowe dziecko, nowy członek rodziny. Pacjentka chce być z kimś, z mężem, z mamą, z kimś z rodziny, więc mają to być osobne sale, mają być sale z pełnym monitoringiem, z monitorowaniem komputerowym, gdzie będzie dostęp. Pacjentki będą z jednej strony samodzielnie i intymnie na salach przebywały, natomiast my będziemy mieli dostęp na monitorach, na komputerach do każdego ze stanowisk i będziemy, że tak powiem, mogli bezpiecznie te porody prowadzić. Teraz pacjentki rodzą na ogólnej sali porodowej, gdzie bywa ich kilka naraz, lub w sali do porodów rodzinnych, tutaj już z większą intymnością. W przyszłości będzie to więc wyglądało zupełnie inaczej. Poprawią się także warunki na oddziale pediatrycznym. Rozbudowane zostaną węzły sanitarne, a co ważne, stworzone miejsce, by rodzice w dobrych warunkach mogli tu przebywać z dziećmi, a to już teraz standard. Rodzice przebywają z dziećmi w zasadzie prawie 100%. Jeden rodzic, jeden opiekun ma prawo przebywać z dzieckiem całą dobę. Teraz to jak to wygląda, gdzie oni na przykład śpią? Są też łóżka hotelowe, jest ich nie tyle, ile jest potrzeba. Śpią też z dziećmi, czasem siedzą na krzesełkach koło łóżek. Docelowo rodzice będą mieć w salach swoje miejsce do spania, jeśli będą chcieli zostać z dzieckiem podczas leczenia. Remontowane oddziały i SOR mają być też doposażone w urządzenia specjalistyczne i nową aparaturę podstawową. Te plany dotyczą też innych szpitalnych oddziałów, jak choćby kardiologii czy ortopedii, a na tym nie koniec. Na te oddziały, które są modernizowane, również planujemy zakup, choćby nawet częściowo nowych łóżek, gdzie chcemy kupić niektóre łóżka z możliwością automatycznej regulacji wysokości, co spowoduje, że część pacjentów, która ma problemy z siadaniem, będzie miała możliwość dostosowania tych wysokości tych łóżek do indywidualnych potrzeb.
Szpital liczy na to, że projekt uda się wprowadzić w życie, oby, bo zyskaliby na tym przede wszystkim pacjenci.